Hej ludki, jestem Dajwa i witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z gry My Secret Pets Forbidden Romance. Ścieżka Aś sama, lecimy z rozdziałem trzecim. Lecimy, chciałam powiedzieć. No, rozdział trzeci. Ciemne chmury. Kiedy skończyłyśmy lekcję, ja i Sachi swobodnie gawędziłyśmy, wracając do domów. Chłopaki, co wy tu robicie? Co to ma być? Sporo przed nami pojawiło się dwie znajome mi figury. Lizę i Asam. Przyszliśmy, aby cię odprowadzić. Nie musieliście. Co? Kim są ci korący faceci? Ten wygląda jak książę. A co z tym super uroczym? Sachi miała słabość do dobrze wyglądających chłopców i podekscytowana krążyła wokół dwóch nowo przybyłych. Maćko, ale ja rozumiem Sachi, nie? Kim ona jest? O, to moja przyjaciółka Sachi. Cześć! Cześć! Witam. A oni to... To dzieci moich dalekich krewnych. A nie, my jesteśmy... Lizy zaczął coś mówić, ale w panice położyłam mu dłoń na ustach. Były pewne okoliczności, przez które musieli zostać na trochę u mnie. Naprawdę? Wow, ale super. Cóż, przyszli w odpowiednim momencie. Muszę iść w tę stronę. Okej, dzięki, że trochę ze mną poprzebywałaś, Sachi. Drobnostka. Powiedz, kiedy będziesz potrzebowała z kimś pogadać. Pa. A cóż, przypuszczam, że powinniśmy iść. W porządku. Chwila, moment. Co? Chloe, musisz wybrać, z którym z nas chcesz wracać do domu. Ja czy Asam? Co? Nie możemy po prostu pójść razem? Nie, musisz wybrać. Nie będę narzekać. Nieważne, kogo z nas wybierzesz. Zbyt ciężko wybrać. Nie ruszymy się nigdzie, dopóki nie wybierzesz. Okej, więc... Nie mam bladego pojęcia, co powinnam tu powiedzieć. Mam ochotę wziąć Lizę, tak bardzo mam ochotę! Nie, wybiorę taką neutralną. Naprawdę, nie mogę wybrać żadnego z was. Jak tam lajka bili. Chłopaki, naprawdę nie mogę wybrać żadnego z was. Chwila. Wiecie co? Mam ochotę. Load. A nie, bo było 40%. Pata, 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 pata. Wiecie co? Z ciekawości pójdziemy z Lizę, a później weźmiemy tą neutralną opcję. Szybciej przyklikuj. Lizę! Okej, a więc wybieram Lizę. Ja? Poważnie? Rozumiem. A więc będę się kierował do domu. Ale likeability też. W sumie? Ej, zostawmy to! Bo gdybyśmy mieli tamtą opcję, to i tak poszlibyśmy za samym, nie? Bo Lizę by się wściekł, że powinnaś wybrać, ale nie umiesz, to se ile, nie? Myślałam, że będzie jakaś różnorodność akcji. Czekaj, w zasadzie może chodźmy jednak razem? Czemu? Zbytnio mi szkoda sama. O, nieważne. Lizę odwrócił się i poszedł sobie. Czyli jednak idziemy za samym. Lizę, po prostu bawcie się dobrze. Ja przyjdę się do domu sam. Lizę. O rany. Chciałbym, żebyśmy wszyscy mogli się po prostu dogadać. Ale dla nas, zwierzaków, to poważne zapytanie.
Zawody, Boże, to źle brzmi. Konkurs też źle brzmi. W ogóle, co? Ja też nie zamierzam się poddawać. Konkurencja, to jest to słowo. Użyjmy słowa konkurencja. Konkurencja, żeby stać się twoim jedynym ukochanym. Gdybym dawał im fory, to nie byłoby fair w stosunku do pozostałych. A więc będę się starał, jak mogę, aby nie przegrać. Pomimo, że Asam uśmiechał się, gdy mówił, jego oczy były bardziej poważne niż kiedykolwiek widziałam. Ej, ta mina jest taka słodka. Z delikatnie zaczerwienionymi policzkami Asam wyciągnął swoją dłoń. Możemy się trzymać za ręce? Czułam się, jakby wszystkie uczucia Asama były zawarte w tym prostym geście. Jasne. Jego dłonie były zimne, ale miękkie i delikatne. Twoje dłonie są ciepłe. Znowu to się dzieje. Kiedykolwiek jestem za samym. Wcześniej na spacerach zawsze musiałem patrzeć w górę na twoją dłoń. To było naprawdę przykre, że jedyna rzecz, która nas wtedy łączyła, to była ta smycz, którą trzymałaś. Chciałam dotknąć twojej dłoni w ten sposób już od tak dawna. Wiecie co? To nie na moje nerwy. To jest tak wysokie stężenie absurdu, że prawie sięga obkowości. To jest takie zwierzę, które marzyło o związku ze swoim właścicielem. Znaczy, psy są zboczone, to wiem, ale żeby inne zwierzęta tak miały? Dobra, kotom też się zdarza. Jak myślicie, czy to jest możliwe, żeby zwierzęta czuły coś w tym stylu do swoich właścicieli? Uścisk sama zrobił się silniejszy. Wiem, że to trochę podstępne z mojej strony, ale czy moglibyśmy na chwilę zmienić kurs naszej wędrówki? Wszyscy się będą martwić. Jep. Ale wszyscy będą się martwić. Przypuszczam, że to był zły pomysł. Jeśli Liza i Lufna się o tym dowiedzą, będą naprawdę wściekli. Umiem sobie to wyobrazić. Ale na chwilę obecną jestem naprawdę szczęśliwy. Kiedy szłam za samym, minęliśmy człowieka z dziwną aurą wokół niego. Bohaterka widzi aury, nie wiedziałam. Też chcę. Jakiego koloru ma aurę? Wyglądał jak... nie wiem, jak można wyglądać jak szlachcic. Rozumiem. Biała skóra bez skazy i piękne złote włosy. Asam wydawał się go nie zauważać, ale z jakiegoś powodu przykuł moją uwagę. Masz uroczego zwierzaka. Przez krótką sekundę, kiedy się mijaliśmy, usłyszałam te słowa i szybko się odwróciłam. Ale nie było nikogo oprócz nas. Co się stało? Ten gość, on... Ha? A sam również się obejrzał, aby spojrzeć na mężczyznę. Ten człowiek. Powinnaś jak najbardziej wykorzystywać szczęście, którym darzą cię twoje zwierzaki. Miłego wieczoru. Z niepokojącym uśmiechem mężczyzna odwrócił się na pięcie i odszedł. Co to znaczyło? Wiedział, że Asam to moje zwierzątko? Ale jak? Kiedy spojrzałam na Asama, był blady jak ściana. Asam, wszystko dobrze? Tak, w porządku. Znasz tego gościa? Nie. Asam unikał mojego spojrzenia. Cóż, nie zatrzymujmy się. Racja. Czy to tylko ja, czy Asam zachowuje się dziwnie?
Nadeszła środa. Dzień dobry. Dobrze spałaś? O, dzięki Bogu, wrócił do normalnego stanu. Bałam się przez to, jak wczoraj się zachowywał, ale musiałam sobie coś po prostu ubzdurać. Okej, proszę się odsunąć, śniadanie gotowe. Lizę wciął się Asamowi w słowo i przeszedł pomiędzy nami, kiedy się przemieszczał. Proszę, usiądź, Chloe. Przygotuję trochę herbaty. Zapomnij o herbacie i pozwól jej najpierw zjeść. Lizę! Słowa Lizę jeszcze ostrzejsze niż poprzedniego dnia bolały, pomimo że nie były skierowane prosto do mnie. Stoisz mi na drodze. Przesuń się, Asam. Nie. Chłopaki, stop! Nie, jeśli Asan nie zamierza ustąpić, ja również nie zamierzam. Potwierdzam. No dalej, Lufna, powiedz im coś. Lufna po prostu siedział niezręcznie, cicho i wciąż czytał swoją książkę. Lufna! Czułam, jakby z dnia na dzień stawali się dla siebie coraz gorsi. Asam i Lizę po prostu stali naprzeciwko siebie i wgapiali się w siebie. Żaden z nich nie zamierzał ustąpić. Nie zwracaj na nich uwagi. Ramin! Tego potrzebowałam! Po prostu teraz są zapracowani. Niedługo się uspokoją. A co jeśli nie? Lekability poszła w górę! Jeśli nie, to co? To wtedy pomyślimy, co z nimi zrobić. Kiedy już do tego dojdzie? O, dalej Ramin! Jest okropnie spokojny, albo po prostu go to nie obchodzi. Dlaczego ty zachowujesz się wciąż tak samo? Wszyscy staliście się ludźmi, żeby zdobyć moje serce, prawda? Przypuszczam, że to był powód dla całej reszty, tak. A dla ciebie nie? Patrzyłem, jak rośniesz, odkąd byłaś taka mała. Ramin przysunął dłoń, żeby pokazać mój wzrost, kiedy byłam małym dzieckiem. Jak mógłbym teraz nagle zdecydować się w tobie zakochać? Moim powodem, by zmienić się w człowieka, była chęć pocieszania cię, bycia twoją podporą. To wszystko. O, jak starszy braciszek! Zawsze chciałam mieć starszego brata! Trochę jak starszy brat. Starszy brat. Tak. Przypuszczam, że jesteś dla mnie jak mała siostrzyczka. Jako twój starszy brat, muszę powiedzieć, że trochę mi ulżyło. Ha? Ostatnio często się uśmiechasz i śmiejesz. To dzięki Asamowi, prawda? No poważnie, uwielbiam Ramina, ale nie umiem sobie go wyobrazić w innej roli niż właśnie takiego starszego brata. Dlatego niechętnie podchodzę do pomysłu robienia z nim ścieżki. Tak, tak przypuszczam. W końcu zdałaś sobie z tego sprawę. W końcu zdałaś sobie sprawę? Upewniaj się, aby traktować te uczucia jak skarb. Z szerokim uśmiechem Ramin poklepał mnie po ramieniu i poszedł do kuchni. Wolałam, jak mnie głaskał. Zdałam sobie sprawę, że Asam stał tuż przede mną. Najwidoczniej Lizę w końcu miał dość tej wojny na spojrzenia i przygotował śniadanie. Jeśli byś chciała, przygotowałem trochę herbaty. Rosehip. W dosłownym tłumaczeniu to by było coś w stylu biodro róży. Najgorsze jest to, że ja umiem to sobie wyobrazić. Chyba, że hip to jest też jakaś nazwa części rośliny, ale nie, mi się skojarzyło to w pierwszej kolejności z biodrem róży. Ja mam takie... O... dzikie wizje, dzikie wizje, a ostatnio nie siedziałam ze stadem. Jest dobra na twoją skórę i włosy. Asam jest takim trochę medykiem w tej rodzinie. Boże, lekarz. Nieważne, zachowam moje osobiste przemyślenia dla siebie. Asam wziął moją dłoń i eskortował mnie do stolika. Mój
Boże. Smakuje ci? Jest naprawdę pyszna. Dobrze. Hej, a sam? Tak? Dziękuję. Drobnostka. Przynajmniej tyle mogłam zrobić. Po prawdzie to nie chciałam mu podziękować za herbatę, ale za wszystko, co dla mnie zrobił. Tak bardzo ci dziękuję. Co się dzieje? Po prostu czułam, że muszę ci podziękować. Nie musisz tego robić aż tak często. Wow! O Boże, motyw lekarstwa po raz 172. Save. Dobrze jest. Jeszcze jakieś 20% i będziemy mieć Miraculous Ending. Tu, ex-boyfriend. O Boże, pamiętam ten rozdział. Muszę iść dzisiaj do pracy. Tutoring Center. Co to jest tuto? Chwila, tłumaczu Google, pomóż. What the hell's going on? Can someone tell me please? Why I'm switching faster at a channel on TV? I'm black, then I'm white, no, something isn't right. Co dalej było? Nie pamiętam. Tutor, okej. Za dużo Undertale. Wielki wujek Google mówi, że to jest coś w stylu centrum nauczania i to brzmi nawet logicznie, więc taką wersję przyjmujemy. Swoją drogą, Raito też tam pracował, prawda? Tak, pracuję. Jeśli pójdę, jestem pewna, że na niego wpadnę. Hang out with everyone! Zostanę, a więc może zostanę w domu i posiedzę ze wszystkimi. Jest! Tak, zdecydowanie powinnaś! Co chcesz, żebyśmy robili? Może przejdziesz się ze mną na spacer? Ale... Uwielbiam tą bohaterkę, naprawdę! Ona jest tak masakrycznie durna! Uwielbiam możliwości wyboru w tego typu grach, nie? Tak samo jak w poprzednim rozdziale, w końcu się zagalopowałam i nie powiedziałam. Wygląda na to, że nieważne, którą opcję weźmiemy, i tak musimy iść na spacer za Samem, Lizę się fochnie, nieważne co powiemy. I tak, i mamy iść z blondynem w stronę zachodzącego słońca, więc... Gra nie daje nam absolutnie żadnej możliwości wyboru. No jeszcze tam z tym domem było coś, nie? Że mogliśmy pójść do Asama, do całej reszty, albo mogliśmy po prostu olać sprawę i pójść spać, tak? Boże, przypomniałam sobie co było, jak ostatnio wybrałam ścieżkę Asama. Ach, i Asam nam kazał myć okna. Tragedia. I to wiecie, tak nie byle jak. Się kurde facet pedantem okazał. Ale wiecie, w sumie wydaje mi się, że nie powinnam zostawać w domu. A więc chociaż pozwól mi cię odprowadzić. Naprawdę nie musisz. Proszę, to będzie dla mnie przyjemność. No, w takim razie byłoby miło. Dzięki. Też pójdę. A nie musisz przypadkiem gotować kolacji? Ramin złapał Lizę za szalik. No w końcu ktoś zrobił to, o czym myślałam już od długiego czasu. Hej, co ty robisz? Puść mnie! Ramin po prostu mrugnął do mnie, dając mi sygnał, że powinniśmy się zmywać. Wyszliśmy z domu, ale przez cały czas Asam zachowywał się jak niemowa. O co chodzi, Asam? Nic takiego. Coś się musiało stać. Proszę, powiedz mi. Asam wyglądał na niezdecydowanego, ale w końcu zebrał w sobie odwagę i powiedział. Nie chcę, żebyś szła. Czemu? Ponieważ boję się, co się stanie, kiedy zobaczysz Raito. Boję się, że to przywróci ci wiele starych wspomnień. Wspomnień o tym, jak cię zranił i jak bardzo go lubiłaś. Jeśli go zobaczysz i przypomnisz sobie, jak się wobec niego czułaś, wtedy ja... Asam wyduszał z siebie słowa, jakby mógł się rozpłakać w każdej chwili. Podeszłam do niego bliżej i mocno ścisnęłam jego dłoń. Już nie lubię Raito. Naprawdę?
Naprawdę. A więc będzie dobrze. Okej. Nie powinienem był ci zawracać tym głowy. Będę tu na ciebie czekał, aby cię odprowadzić. Okej. Asam i ja rozdzieliliśmy się i pośpieszyłam się do szkoły. Jakimś cudem przez cały wieczór udało mi się przebrnąć nie widząc Raito. I właśnie wtedy, kiedy odchodziłam. Chloe! Czemu musi się pojawiać akurat teraz, kiedy już prawie sobie poszłam? Wzięłam się w garść i powoli się odwróciłam. Raito. Hej. Cześć, Raito. Nie widziałam cię przez jakiś czas. Tak, nie zachowuj się, jakby nic się nie wydarzyło. Widziałam cię dzisiaj kilka razy, ale nie miałam okazji, żeby z tobą pogadać. O czym chciałbyś gadać, jeśli nie mam nic do powiedzenia? Spiszaj na palmy prostować banany! Nie! Zaklinam! Ugryź się w język i odwróć się napięcie! Wiem, że to jest trudne, ale wykonalne! Proszę! To tak jakbyśmy nigdy nie zerwali. Wracasz teraz do domu? Tak. Jest już ciemno, więc odprowadzę cię. Co powinnam zrobić? Nie. Przejdę się sama. Dziękuję. Nie ma mowy. Jest zbyt niebezpiecznie chodzić samemu po ulicy, kiedy jest już ciemno. Szczerze, jakoś wizja bycia odprowadzaną przez ciebie również nie napełnia mnie determinacją. W porządku, nie przeszkadza mi to. Jesteście siebie warci, już wiem, czemu się spiknęliście. Raito! Po takie pat, wiecie, tak poklepał delikatnie po głowie i zaczął iść przede mną. A ja w drugą stronę. No, Boże, nienawidzę tej baby! Minęło trochę czasu, odkąd ostatnio odprowadzałaś mnie do domu. Tak. Robiłam to codziennie. I kiedy byliśmy głodni, zawsze szliśmy do tamtej knajpki z ramen, obok stacji. Skoro już tu jesteśmy, czemu nie pójdziemy tam teraz? Play the game, czy spiżaj baranie? Spiżaj baranie. Nie mogę, przepraszam. O, przypuszczam, że to był kiepski pomysł. Nie mów tego, co Asam! Nie chwytaj mnie za serduszko! To moje drzwi? Tak, to moje drzwi. Papa. Chloe. Nagle Raito złapał moje ramię i przyciągnął mnie do... Nie! Asam! Pomocy! Raito! Z żalem wymalowanym na twarzy Raito przytulił mnie z całej siły. Tak strasznie, strasznie mi przykro. Nie rozumiałam, o co mu chodziło, ale ciągle powtarzał to jak jakiś pacierz. Czekaj, Raito, proszę, przestań! Nie chcę cię puścić. Przestań! Raito! Nie rób tego! Nie! Odpychałam go z całych moich sił, ale... Aaaa! Moja siła nie była wystarczająca dla żadnego faceta! Asam! Pomocy! Asam! Wtedy Asam wypadł przez frontowe drzwi. Z wściekłym wyrazem twarzy, którego nigdy w życiu nie widziałam, Asam złapał ramię Raito. Puszczaj w tej chwili! Wtedy odciągnął mnie od Raito. Jak? Jak mogłeś? Jesteś podły! A kim do cholery jesteś ty? Ja... Czekałam, aby usłyszeć następne słowa sama. Jestem kimś, kto kocha Chloe bardziej niż ty! A teraz wracaj do domu. Ale... Już! Ej, to było nawet śmieszne. Pokonany przez... nieustępliwość Asama, Raito odwrócił się i wyszedł. Asam... Z bólem i smutkiem na twarzy Asam przyciągnął mnie do siebie i mocno przytulił. Czemu? Czemu on miałby... Chodź ze mną! Asam gwałtownie złapał moje ramię i wszedł do środka. Asam! To boli! Zdawał się nie słyszeć moich krzyków. Asam tylko dalej szedł w ciszy. Nigdy nie widziałam go w takim stanie. Zastanawiam się, co mogło się stać.
Aha, to tu jest koniec szaftera. Aha, okej. Wiecie co? Tak jak o tym pomyśleć, chwila. Bo nie będę robić specjalnego scenario za samym. To będzie tak. Jeszcze zostanie mi 5, 6, 7, 8. To 4. I jeszcze 2 endingi. To będzie nieparzysta. Czyli dobra, zrobimy jeszcze ten ostatni rozdział, okej? Uwolnione pożądanie? Coś takiego? Mogłam poczuć wściekłość sama przez jego mocny uścisk na moim ramieniu. Nikogo nie było w domu. Gdzie są wszyscy? Wszyscy poszli cię szukać. Więc lepiej ich zawołajmy. Nie ma jeszcze takiej potrzeby. Ale... Bez słowa Asam wszedł do mojej sypialni i zatrzasnął drzwi. O! Nawet nie sekundę później zauważyłam zmianę u Asama. Nagle wyskoczyły mu uszy i ogon. W jego oczach był taki dziki błysk. Asam, co ci się dzieje? Chcę, abyś pozbyła się każdego wspomnienia o tym facecie. Wow! Aha! Wszystkie zdjęcia, prezenty, wszystko! Asam wyszedł z pokoju i wrócił z torbą na śmieci. Czekaj, Asam! Sztab, co ty, gościu, robisz? Lekability nie wzrosła, nic nie zmalało, okej. Nie wiem, czy to może nawet zmaleć. Bez żadnego głębszego zastanowienia zagrodziłam drogę Asamowi. Czemu próbujesz mnie powstrzymać? Czy rzeczy, które dał ci ten kretyn, są dla ciebie aż tak ważne? Nie, nie o to chodzi, tylko... Co się dzieje? Asam? Nie. To ty tutaj musisz przestać. Zapomnij o nim. Myśl tylko o mnie. Mimo, że powinnam się bać i w istocie powinnaś, ja się teraz boję. Część mnie czuła się wdzięczna i... Cared for by his actions, Boże. Wyszło mi z tego mniej więcej to, że była zadowolona, że facet ją tak brutalnie potraktował i tak gwałtownie zareagował na to, co się przed chwilą stało. A sam kochał mnie. Tak po prostu, szczerze. Czemu? Czy ja nie jestem dla ciebie dość dobry? Z jakiegoś powodu łzy zaczęły spływać po moich policzkach. Ja jestem tu, a sam... Dzieje się. Gdzie? Gdzie cię dotykał? Nigdy mu nie wybaczę. O, wtedy Asam popchnął mnie na podłogę. O Boże, czemu on w tym momencie wygląda jak jakiś dziki wampir? Nie znoszę wampirów! Ja nie mogę tego znieść. Powiedz mi, gdzie cię dotykał? Ale ogólnie, czy tylko w tej chwili? Bo wiecie, na razie mam lekki mindfuck, takie... Normalnie gra opisuje mi każdy szczegół, czy postać oddycha, czy nie oddycha, jaki krok zrobiła i w którą stronę. A teraz mam takie... Co się właściwie stało? No nie wiem jak wy, ale ja z opisu nie wyczytałam, że on ją macał. Tylko, że ją przytulał. Chociaż w sumie z perspektywy Asama to mogło tak wyglądać, biorąc pod uwagę, że jeszcze bohaterka go tak rozpaczliwie wołała, to już w ogóle nie. Dobra. Chyba rozumiem, o co chodzi. Dobra, nie było pytania. Pamiętam, że brałam opcję pierwszą i ostatnią. A co mi tam i tak wszyscy wiemy, do czego to zmierza? Ciało. Czy dotknął tego ramienia? W momencie, kiedy to mówił, delikatnie pogładził moje ramię. Czy dotykał twojej klatki? Boże, to tak... Nie, po angielsku to jeszcze brzmi normalnie, ale po polsku nie. W ogóle... uwaga, attention! Dzieci i won, siostrego materiału. Wiem, że i tak nie pójdziecie. I ostatnio były skargi, że czemu wycinałam części sceny z Lizę. Więc, dobra. Dostaniecie pełną scenę. Niczego nie wytnę. Obiecuję. Czemu?
Właśnie dlatego nie chciałam, żebyś dzisiaj tam szła. Asam? Proszę. Distrust. I znowu nie wiem, co to za słowo! Nie chcę, aby dotykał cię ktokolwiek inny. A sam zaczął mnie rozbierać. Poddałam się ruchom jego dłoni. Jesteś taka piękna. A ty krzywo narysowane. Sorry. Poczułam, jak usta sama muskają moją szyję. Proszę, nie pozwól komukolwiek zobaczyć tego wyrazu twarzy. Chciałbym sprawić, abyś należała wyłącznie do mnie. Oż ty! Nadszedł czwartek. Kiedy się obudziłam, a sama już nie było w sypialni. Jedynym znakiem tego, że tu był, były schludnie poukładane obok ubrania. Słodko-gorzkie wydarzenia poprzedniego dnia były cennym wspomnieniem. Czułam się, jakbym po raz pierwszy jednoczyła się z mężczyzną, którego kocham. Lepiej wstanę. Wszyscy już wstali i... Została odegrana typowa codzienna scenka, tak jakby wczoraj nigdy nic się nie wydarzyło. No, jedna osoba stanowiła wyjątek od reguły. Asam. Dzień dobry. Nie patrząc mi w oczy, Asam zniknął w odmętach kuchni. Asam? Przypuszczam, że wczorajsze wydarzenia na niego wpłynęły. Dobry! Cześć, króliczku! Dziwnie się czuję. Nagle Lizę skoczył na mnie od tyłu. Zrobiłem śniadanie. Chcesz zjeść? Dzięki, Lizę. Hej, głupi króliku. Nie wieszaj się na niej w ten sposób. Mówisz tak tylko dlatego, że pierwszy ją dorwałem. Co? Jeśli ci się nie podoba, to może po prostu sam do niej przyjdziesz i się uczepisz. Ja... Nie chcę. Ktoś tu kłamie. Uwielbiam Lizę. O Jezu, chłopaki, naprawdę nigdy wam się to nie znudzi, prawda? Cześć, Ramin. Dobry. Przepraszam za wczoraj. Wszyscy poszliście mnie szukać, prawda? Tak, ale cieszę się, że wszystko w sobą dobrze. Ulżyło mi, kiedy Asam zadzwonił do nas i powiedział, że jesteś już w domu. Asam zadzwonił? Musiał zadzwonić po tym, jak usnęłam. Musisz dzisiaj znowu iść do pracy? Tak. Muszę tam iść zaraz po tym, jak opuszczę college. A więc nie przyjdziesz do domu w międzyczasie? Nie dzisiaj. Będziecie się musieli czymś zająć beze mnie. Asam przyszedł tuż przede mną ze zwieszoną głową. Nie mówiąc ani słowa. Wiesz co, a sam nie jesteś dyskretny. No chyba, że nie zamierzasz ukrywać tego, co się działo. Przez cały dzień Raito wydawał się chcieć ze mną o czymś porozmawiać. Ale ja go olełam. No, nie. Po prostu mojej postaci i jemu nie zgadzały się plany i cały czas się mijali. Aha, okej. Jednak zwracam honor, jednak go unikała. Opuściłam pracę i od razu poszłam. Hej. Lufna? Lufna czekał na mnie tuż przed szkołą. Dzięki Bogu. Coś się stało? Nic. Jestem tutaj, żeby cię odprowadzić. O, dzięki, że przyszedłeś całą tą drogę. Cóż, musiałem, skoro on nie mógł dzisiaj tego zrobić. On? Hej, chwila, moment. Lufna nagle... Przerwał w pół swojego wytłumaczenia i stanął jakby w mojej obronie tuż przede mną. Kiedy
Podążyłam wzrokiem za wzrokiem Lufny, zauważyłam Rajto, który stał tuż obok. O, Lufna, jak ja się cieszę, że teraz tu jesteś. Dobry kotek, skołuję ci jakąś rybkę. Już nigdy nie wyrzucę ci za okno. Przyglądał się Lufnie, oczywiście chcąc ze mną porozmawiać. Lizę? A nie przypadkiem Lufna? Nie przypominam sobie, żeby było powiedziane, że Lizę przyszedł. W każdym razie Rajto się odpitolił. Boże, nie można spuścić oka z tego gościa. Gdyby mnie tu nie było, pewnie znowu by cię dopadł. Znowu? A sam wygadałeś się, prawda? Po prostu chodźmy do domu. Panuje tam niezły bajzel. O, w końcu nie powiedziałeś mi, co się stało. A sam był uwięziony w środku klatki Georgiego. A sam siedział w środku klatki ze zwieszoną głową i nie zamierzał jej podnieść. Georgie leżał obok niego. Patrzył się na niego z troską i... Wyciągajcie go stamtąd! Nie możemy. Lizę, jak możesz tak mówić? To miejsce, w którym powinno się trzymać świnie. Ton Lizę był spokojny, ale jego oczy były przepełnione złością. I po mnie. Z zeszłej nocy ta brudna świnia zrobiła ci coś, prawda? A nie, wiem, o czym mówisz. Nie, to nie ja! To nie ja! Ha? Zrobił? Odpowiedz mi! Wymowne milczenie. Po prostu wgapiałam się w stopy. Nie masz nic do powiedzenia? Przepraszam. Jeśli musisz przepraszać, to odpowiedź to oczywiście tak. Tłumaczenia są dwa, ale chyba użyję tego bardziej politycznie poprawnego. Od początku wiedziałam. Ten drań. A sam zdecydowanie miał przewagę, ale wciąż miałaś jakieś uczucie dla Rajto. Jeszcze nie wybrałaś żadnego z nas. Mieliśmy czekać, aż zapomnisz o Rajto. Ale ta świnia złamała zasady i wzięła cię na własną rękę. Uspokój się, Lizę. To była tylko kwestia czasu, zanim i tak wybrałaby Asama. Ale to jeszcze nie był koniec! Wciąż miałem szansę go dogonić! Dogonić? Czy kompletnie ignorujesz uczucia Chloe? Wyraźnie lgnęła do Asama przez cały ten czas. Ale wciąż nie mogę się poddać! Po prostu pogódź się z porażką. Ma rację, Liza. Skoro zwycięzca jest już oczywisty, najlepsze, co możemy zrobić, to po prostu cieszyć się jej szczęściem, prawda? Wszyscy jesteście idiotami! Coś ty powiedział? Weź się w końcu w garść! Serio, jesteście tylko grupą głupich optymistów! Mówicie tak tylko dlatego, że nigdy nie wiedzieliście, co tak naprawdę tu się dzieje! Nie możemy po prostu poddać się od tak! Mówię, że walczymy tutaj o nasze życia! Dobra, to jest dobry moment na cliffhanger! Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym! Pa, pa!